Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie omówimy sobie, co jest lepsze. Wyłącznik nadprądowy tego typu, czyli jednobiegunowy, 16-amperowy, czy też może tego typu gniazdo z główką bezpiecznikową i wkładką topikową starego typu. Jak pewnie pamiętacie, tego typu wkładki były kiedyś jedynym rozwiązaniem, które mieliśmy w mieszkaniach. Czasami było jedna, dwie, trzy, zależy ile obwodów w mieszkaniu mieliśmy. A teraz najpopularniejsze są właśnie takie wyłączniki nadprądowe, które zabezpieczają nam obwód elektryczny przed przeciążeniem, zwarciem. I tak samo było w sumie tutaj, też przed przeciążeniem i zwarciem zabezpieczało nam to rozwiązanie. Ale czym to się różni? Po pierwsze rozmiarem. Zobaczcie, wyłącznik nadprądowy jest po prostu mniejszy, mniej miejsca zajmuje. Możemy 2,5 takiego wyłącznika w tym samym miejscu zamontować. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wyłącznik nadprądowy jest automatem. Co to znaczy? Automatem to znaczy, jeżeli będzie zbyt wysoki prąd znamionowy płynął w instalacji, to nasz wyłącznik nadprądowy sam zadziała. Jeżeli w instalacji nastąpi zwarcie, wyłącznik sam zadziała. Wystarczy w naszym wypadku podejść i włączyć. Jeżeli on automatycznie będzie skakał w dół, czyli wyłączał się, znaczy, że któryś obwód ma cały czas zwarcie. Albo zbyt duży prąd znamionowy przepływa. W związku z czym na przykład, jeżeli mamy tutaj 16 A razy napięcie 230 V, daje nam około 3600 W, a w obwodzie mielibyśmy wpięte jakieś coś, nie wiem, 5W, 5000W, dwa grzejniki, 2500W na przykład, no to w tym wypadku non-stop będzie nam wybijał wyłącznik nadprądowy. Dla nas to jest komfortowe, ze względu na to, że możemy podejść i włączyć, a w przypadku tego rozwiązania, oczywiście powinniśmy odłączyć wtedy odbiorniki elektryczne, które nam obciążają, włączyć i z powrotem podłączyć, ale już pojedynczo, tak żeby do tego zabezpieczenia 16 A, czyli 3680 W, żeby po prostu to wszystko działało. Jeżeli chcielibyśmy na tych przewodach, które mamy w instalacji, podłączyć mocniejszy wyłącznik, na przykład 20-30 A, to oczywiście kupujemy tylko taki wyłącznik nadprądowy odpowiednim prądzie znamionowym, maksymalnym i po prostu odkręcamy tutaj śrubki u góry, tu raz, dwa, kabelki wyciągamy, wkładamy nowy, ten wyciągamy, tutaj wystarczy pociągnąć i wyciągnąć z szyny DIN i wstawić nowy ciach w to miejsce, podłączyć kabelki, dokręcić i uruchomić obwód. Oczywiście pamiętajcie, że taka wymiana to najpierw trzeba wyłączyć zasilanie główne w naszej rozdzielni albo na klatce schodowej. Nie może być w przewodach tutaj żadnego napięcia, bo nas porazi. I będziemy mieli spory problem. No chyba, że oczywiście, no nie, nie. Zawsze musi być wyłączony obwód i koniec, kropka. Dobra, tak więc to są zalety ogromne tego rozwiązania w stosunku do starego typu urządzenia, które za każdym razem, jeżeli było zwarcie lub zbyt wysoki prąd w instalacji, że tak powiem, szedł, no to w takim wypadku przy przeciążeniu czy zwarciu wkładkę topikową trzeba było wyciągnąć i wymienić na nową. W sytuacji, gdy włożymy nową wkładkę, dokręcamy i w tym momencie następuje przekazanie napięcia, a dalej mamy w naszym obwodzie uszkodzony jakiś element, czy na przykład zbyt mocne grzejniki podpięte, czy zwarcie, to następna wkładka nam odpada. No i w ten sposób traciliśmy pieniądze na kolejne wkładki, żeby rozwiązać problem. A w rozwiązaniu tego typu już problemu nie ma, po prostu uruchamiamy, ciach, wyłącza się. Tak więc tego typu wkładki raczej już są niestosowane, a jeżeli są, to zwykle gdzieś na klatkach schodowych, żeby zapewnić najtańszym kosztem jakąś selektywność, opóźnienie czasowe. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli obwód nam w mieszkaniu wystrzeli, na przykład właśnie przeciążenie lub zwarcie, to żeby na klatce nam za każdym razem bezpiecznik nie padał, żeby nie trzeba było go wymieniać. To one są, te wkładki tego typu są po prostu troszeczkę bardziej zwłoczne. Jeżeli zaś na klatce schodowej chcielibyśmy wymienić tego typu rozwiązanie, podobne właśnie tego typu wyłączniki nadprądowe, to na klatce powinniśmy mieć zastosowany wyłącznik nadprądowy selektywny z odpowiednią charakterystyką czasową zadziałania. Często na klatkach schodowych administracje, żeby oszczędzać pieniądze, wymieniają oczywiście całą instalację, ale wkładają zwykłe wyłączniki nadprądowe.
Czasami jeszcze jak się spotka jakiegoś elektryka, który nie bardzo kuma, o co chodzi, no to będzie robił tak, że w mieszkaniach mają być bezpieczniki o charakterystyce B, tak jak tutaj mamy oznaczenie, a na klatce na przykład zastosuje C. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia względem selektywności. Charakterystyki B, C, D to są, że tak powiem, informacje o wyzwalaczu zwarciowym, ilośćkrotności, że tak powiem, prądu znamionowego, jaki płynie w instalacji. B są stosowane tutaj w mieszkaniach. C, tu mamy 3 do 5-krotności prądu znamionowego. C 10 do 20, jak dobrze pamiętam. 5 do 10, przepraszam, 5 do 10 razy krotności prądu znamionowego, czyli właśnie jeżeli mamy jakieś silniki indukcyjne, które przy rozruchu biorą naprawdę sporo prądu, no to jeżeli za każdym razem miałby nam ten B tutaj wystrzeliwać i podchodzić, nigdy byśmy silnika nie uruchomili. Stąd jest C i następnie D 10 do 20-krotności prądu znamionowego, jeżeli chodzi o przeciążenie, że on, że tak powiem, znacznie później wystrzeli, znaczy wystrzeli, no po prostu się wyłączy. Tak więc stosujemy odpowiednio do mieszkań B, w ekstremalnych przypadkach mogą być C, a następnie gdzieś w jakichś w zakładach C i w jakichś fabrykach D, charakterystyka, te oznaczenie, które tutaj jest. Dobra, oczywiście wymiana jest prosta, wyłączniki nadprądowe są naprawdę bardzo dobrym zabezpieczeniem. W stosunku do starych są znacznie wygodniejsze, nie musimy ich wymieniać za każdym razem, gdy jakieś zwarcie będziemy mieli w instalacji, szczególnie przy remontach, zawsze się coś może zdarzyć. No i są dosyć tanie, około 20-30 zł, a jeżeli ktoś zastanawiałby się, w jaki sposób podłączyć przewód, czy od dołu do góry, czy od dołu, chodzi o zasilanie, czyli fazę wkładamy tutaj, brązowy przewód i wyciągamy brązowy tutaj. I tu albo jest połączenie, albo nie ma, jest przerwane. I w tym wypadku jak podłączyć? Bardzo często gdzieś tu z boku, oczywiście można popatrzeć na schemat elektryczny, jaki tutaj jest, ale często tu na przykład Legrand stosuje pod tą naklejką oznaczenie. Czyli od dołu wchodzi zasilanie w wyłącznik nadprądowy i od góry wychodzi. Strzałeczki są też pokazane, tak jak zresztą widzicie, na odbiorniki, czyli już na nasz obwód elektryczny, na przykład gniazdek, czy nie wiem, oświetlenia w mieszkaniu, czy czegokolwiek, co chcemy zabezpieczyć właśnie takim wyłącznikiem nadprądowym. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem jasno, więc pokażę teraz, jak to po prostu działa. Przewód przychodzi powiedzmy z klatki, przepraszam, kabel trzyprzewodowy, fazowy brązowy, neutralny niebieski i żółto-zielony ochronny PE, czyli LNPE. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyłączniki nadprądowe, występują jako jednobiegunowe, czyli takie standardowe. Są też dwubiegunowe, trzy, czterobiegunowe. Są też wyłączniki nadprądowe, które mają razem z sobą, podobnie jak wyłączniki różnicowo-prądowe, dwa przewody, czyli fazowy i obok neutralny. Czyli tak jak mamy tutaj różnicówkę, różnicowo-prądowy LCD, to tak samo wyglądają wyłączniki nadprądowe. Bardzo rzadko w Polsce stosowane, spotykane. Najczęściej gdzieś tam chyba we Francji są takie stosowane, czyli musimy doprowadzić neutralny i fazowy. Tak więc są różnego typu naprawdę wyłączniki i nie ma się co dziwić. Ale najczęściej u nas są stosowane właśnie takie pojedyncze, czyli jednobiegunowe albo potrójne, czyli trzybiegunowe do instalacji trzyfazowych. Czy coś jeszcze? Chyba by było na tyle. Jak to teraz podłączyć? Tak jak widzicie, przychodzi przewód. Może on być na szynie tu podłączony fazowy, tak żeby móc po prostu do wielu takich, o na przykład są też takie szyny, że można tutaj albo w przewód wpinać i dokręcać, albo odkręcić. I tutaj mamy takie miejsce właśnie na takie coś. Zobaczcie, widzicie? Że można tu wsadzić tam do końca i dokręcić i wtedy kilka bezpieczników obok siebie wpiętych za pomocą właśnie takiej szyny miedzianej. To jest fajne rozwiązanie, naprawdę. Warto stosować, jeżeli mamy gdzieś tam instalację w domu złożoną na przykład, nie wiem, z 5 czy z 10 takich wyłączników nadprądowych. To nie będziemy musieli tu tych kabelków tak, że tak obrabiać, tylko mamy już piękny element. Dobra, co jeszcze? Jak montować? To już wiecie, wchodzi od dołu, górą wychodzi i podpinamy dalej już w instalację. Idzie sobie po prostu przewód i działa. Sprawdźmy sobie. Uruchamiamy do góry. Pisze on, czyli włączone na czerwono, informuje nas, że jest zagrożenie. Idzie. Odbiornik elektryczny sobie działa. Gdy mamy tu 16 A, gdybyśmy 16 razy 230 V napięcia prądu przemiennego, zmiennego, to mamy tutaj 3600. Jeżeli zamiast tej lampki tutaj zamontowałbym jakiś, nie wiem, jakiś grzejnik 5000 W, no to w tym wypadku ten wyłącznik przeciążenie by wykrył.
ponadznamionowy prąd i po prostu by się wyłączył. Jeżeli teraz te przewody tutaj, czarny, brązowy z niebieskim, czyli fazowy z neutralnym, bym połączył, oczywiście iskra by tu powstała, ale nasz wyłącznik nadprądowy wyłączyłby się i zabezpieczył cały układ przed dalszym jakimś szkodliwym działaniem instalacji. Tak więc wyłączniki nadprądowe zawsze muszą być, czy to takie, czy też starego typu, ale zawsze jakieś zabezpieczenie musi być. Tak samo jest w samochodach, w tablicach rozdzielczych, jeżeli chodzi o elektrykę. Też jest tych bezpieczników, jak zauważyliście, bardzo dużo. Chodzi o to, żebyśmy mieli kontrolę nad układami, a nie, że w jakimś miejscu się coś zepsuje i my potem nie znajdziemy tego bez jakichś godzinnych czy dniowych poszukiwań, gdzie coś padło. Dlatego padają malutkie bezpieczniki i lepiej w ten sposób zlokalizować ten mały, a reszta samochodu dalej działa. Tak samo w mieszkaniach. Powinno być troszeczkę więcej niż jeden wyłącznik. Najlepiej gniazdka osobno, oświetlenie osobno i być może osobno wyłącznik nadprądowy razem z różnicowo-prądowym tutaj do gniazdek szczególnie. Można łączyć dowolnie różnicówki. Do toalety osobno na przykład może być do jakichś urządzeń i osobno na przykład do jakichś urządzeń takich wysokopoborowych, na przykład płyta indukcyjna, piekarnik i tym podobne. To wtedy stosujemy jeden gruby przewód idący od naszej tablicy rozdzielczej do kuchni i tamten przewód już łączymy, czy tam jednofazowy, czy to instalacja trójfazowa, ale już mocniejsze zabezpieczenie wtedy trzeba zastosować, na wszelki wypadek oczywiście. Ale też nie za duże, ma być dopasowane do naszego, że tak powiem, zbycia energii. Jeżeli będzie zbyt duże, to w przypadku, gdy przewody są zbyt cienkie, to nie zadziała, przewody będą nam się palić. W związku z tym pamiętajcie, że przewody instalacyjne, szczególnie w tych głównych magistralowych połączeniach pomiędzy na przykład puszkami lub jakimiś bardzo ważnymi obwodami, gdzie naprawdę spory prąd płynie, no to w takim wypadku te główne przewody od tablicy bezpiecznikowej powinny być najgrubsze. Czyli na przykład 2,5 mm kwadrat kabel drut, znaczy kabel z przewodami drutowymi, czyli jednorodzeniowymi, tak jak tutaj widzicie. A następnie mogą być o mniejszych przekrojach przewody już doprowadzane na przykład do gniazdek z takich puszek, na przykład w dół, czy tam do następnych puszek, gdzie już wiemy, że będzie po prostu mniejsze obciążenie. Ale główne powinny być najważniejsze. Najgrubsze przewody około 4 mm kwadrat, czy to będzie trzyprzewodowy kabel, czy 5, zależy czy mamy trójfazową instalację w mieszkaniu czy domu. Taki przewód 4 mm kwadrat na każdy z przewodów, taka średnica, taki przekrój będzie w instalacji od na przykład klatki schodowej albo od gdzieś tam na ulicy, jeżeli mamy jakąś rozdzielnię od naszego dostawcy elektrycznego do naszego bezpiecznika, inaczej bezpiecznika, do naszej skrzynki bezpiecznikowej, ten przewód musi być najgrubszy. On musi być bardzo odporny na całość, co będziemy podpinać, więc 4 mm kwadrat tu. Następnie 2,5 albo 1,5. To wszystko zależy oczywiście, ile mamy poboru. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, jaką średnicę przewodu zastosować do jakiego obciążenia, są takie tabelki w internecie. Można sobie podejść na przykład na stronę Elegranda czy innych producentów takich wyłączników. I tam są takie tabelki, nawet w Google'ach można wpisać. Są tabelki, gdzie mamy na przykład 16 A, no to wystarczy przewód 1,5 mm kwadrat. Jeżeli mamy na przykład więcej, 25, na przykład 2 mm kwadrat i wyżej, na przykład 32, no to już na przykład, nie wiem, 2,5-4 mm kwadrat. Tak więc stosujmy się do tego, żeby nie przepalać przewodów nawet miedzianych. Czy coś jeszcze? Chyba wszystko. Chyba wszystko omówiłem, więc pokazałem teraz oczywiście, jak to działa. Podłączony przewód idzie od dołu, czyli ten doprowadzający bezpiecznik jest naszym zabezpieczeniem, wychodzi i idzie na układ, na obwód. Robimy zwarcie, bezpiecznik się wyłączy. Tutaj mamy taki element, zobaczcie, wysuwamy i tu możemy mały kawałek karteczki sobie wsadzić, na przykład napisać oświetlenie, to już wiemy, że oświetlenie, albo oły, oświetlenie łazienka, oky, oświetlenia kuchnia. Jeżeli mamy odpowiednią tablicę bezpiecznikową, na przykład dwurzędową, to naprawdę możemy zastosować tych wyłączników więcej, opisać sobie z boku, które pole na naszej tablicy bezpiecznikowej oznacza co i wtedy zawsze mamy pełną kontrolę. Na przykład chcemy jakieś gniazdka w pokoju wyłączyć, bo chcemy je powymieniać, to podchodzimy do naszej tablicy i na przykład mamy G, na przykład S, G, na przykład gniazdka sypialnia, ciach. Wyłączamy i w gniazdkach w sypialni napięcia nie ma i możemy te gniazdka sobie po prostu porozłączać. Ok, i wsadźmy sobie ciach.
na szynę TH35, TS35, na szynę DIN. Bez problemu montujemy sobie w rozdzielniach i wszystko jest tak jak trzeba. Ok, z mojej strony to tyle, tak więc już wiecie, że lepiej stosować takie wyłączniki nadprądowe niż już starego typu tutaj wkładki topikowe, które jak padną, trzeba je po prostu wymieniać, nie da się ich naprawić. Oczywiście są też cwaniaki takie, które potem robią naprawdę spory problem instalacją elektryczną, że tutaj można podważyć ten metalowy element, tą główkę, tutaj też, jak strzeli, to zwykle ten element tutaj, który jest, to po prostu wychodzi, więc tutaj taki cienki drucik po prostu pęka i wysypują ten proszek albo zostawiają go nawet i tutaj przewód przeciągają jakiś grubszy ciach, zakładają to na siłę, tak wbijają i zamiast bezpiecznika mamy w tym wypadku nie po prostu przewodnik drutowy. Tak więc wkładają sobie to tak, wkładają sobie to tak i oczywiście prąd będzie działać, ale jeżeli będzie jakieś przeciążenie czy zwarcie, no to tutaj nie wystrzeli. Wystrzeli po prostu, coś w instalacji się zacznie palić. Po prostu prąd będzie cały czas płynął, no chyba że gdzieś na klatce schodowej i tak dalej mamy jeszcze inne zabezpieczenie, to tam padnie. A tutaj po prostu będzie non-stop przewodzić, więc nie róbcie takich głupot, tylko po prostu miejcie zawsze zapas ewentualnie takich wkładek topikowych. I jeżeli coś padnie, to znaczy, że coś ktoś teraz podłączał, a coś ktoś gdzieś grzebał, gdzieś jakiś magnetofon na przykład podłączał, czy cokolwiek, czy jakiś grzejnik i trzeba go najpierw rozłączyć z gniazdka, wsadzić nową wkładkę i wsadzić na nowo. Jeżeli będzie znowu wkładka padała, to znaczy, że ten grzejnik albo za duży bierze prąd, albo ma wewnętrzne jakieś zwarcie. Tak więc trzeba go po prostu odłączyć od zasilania i po prostu jest uszkodzony. Coś tam się stało. Dobra, tak więc jak widzicie, wyłączniki nadprądowe są proste do wymiany, są bardzo szybkie we włączeniu, wyłączeniu, są bezpieczne, jak widzicie, obudowa jest bezpieczna, przewody wkładamy tutaj i mocujemy bardzo dokładnie, bardzo fajnie, wygodnie, możemy zastosować tego typu szyny do montowania. No i tyle. Pamiętajcie, że zawsze w większości przypadków wyłączników spoglądamy oczywiście w instrukcję na tu połączeniu do naszego wyłącznika możemy stosować właśnie tą listwę, czyli tu może być wspólnie połączony przewód z klatki schodowej. Na przykład łączymy w jakimś tam łączniku i możemy tak połączyć. A dalej już tu muszą być osobne przewody do osobnych obwodów. Pamiętajcie, wyłączniki nadprądowe tworzą nam po prostu obwody elektryczne szczegółowe, już tak by można było powiedzieć. Najgorzej, jak mamy tylko jeden wyłącznik w mieszkaniu, no to wtedy to zabezpieczenie no jest, ale na całe mieszkanie i ciężko potem zlokalizować, gdzie jest jakiś problem, czy to w gniazdkach, czy to w oświetleniu, czy to gdzieś indziej. Dlatego lepiej zastosować kilka takich obwodów stworzyć za pomocą wyłączników nadprądowych i ewentualnie zastosować jeden mocniejszy wyłącznik nadprądowy przed tymi. Czyli jak te strzelą, to być może i tamten te strzeli, a być może nie. Tak więc wszystko zależy, jak sobie skonfigurujemy. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, jeżeli uwagi, też piszcie, jeżeli jest wszystko ok, zostawcie łapkę w górę i na dole tam naciśnijcie ten czerwony paseczek, subskrybuj, no i oczywiście dzięki temu będziecie dostawać informacje o kolejnych poradnikach praktycznych, elektrycznych i nie tylko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.